Zakon Krzyżacki staje się świętą hordą, która rusza na stepy, totalnie gromiąc osmańskiego przeciwnika, i to dosłownie raz za razem, aż do jego totalnego upadku. Witam imperialistów, tutaj Lookas. W międzyczasie dokonałem chrystianizacji stepów, co daje nam kolejne roszczenia do sporej ilości terytoriów i wszystkie zamierzam dzisiaj zdobyć, co zaczynam praktycznie od razu od naszej wojny z Moskwą. Do walki z heretykami. Węgry wezwiemy, niech nam pomogą. Jedną armię kieruję na Mołdawię, drugą na Imereti, wyjmiemy oba kraje z tej wojny jak najszybciej, a jedną gdzieś tutaj na granicy będę trzymał, żeby rozbijać moskiewskie wojska. Na pewno nam się udaje rozbić, prawda? Mamy też bardzo dużo kawalerii w naszych armiach, więc tak, bardzo stakwajpujemy naszego przeciwnika. Co prawda nie mam buildu pod mocną kawalerię, mam po prostu ogólnie dość mocną armię i mocniejszych generałów. W ideach poszedłem po taką mieszankę jakościową i bardzo dużego podbijania. Staram się też przejąć papiestwo ponownie dla mnie, ale to może nam wpadnie akurat po ucywilizowaniu obecnego regionu. Nie wiem, co się dzieje z botem, ale tak stoi w miejscu i po prostu ubiera od moich wojsk i tak rozbijam te mniejsze. Nie wycofuję się. Macie też taki problem u siebie? Co tu się dzieje? Wreszcie nie muszę walić Alt F4, bo widzę jakich i gdzie jakich mam następców. Ale to jest epickie! O! I tak można grać z zakonem. Serio, ta ostatnia reforma, którą zrobiłem, czyli ta, to jest mega dla mnie mocne. Zresztą zakony takiego buffa dostały, po prostu nie wiem jak to powiedzieć, ale nie ma chyba nic lepszego od teokracji teraz. No dobra, hordy są nadal lepsze do podbojów, ale teokracje są niewiele słabsze. Omówienie DLC-ka raczej sobie pozwolę spasować, po prostu w najbliższych kampaniach będę pokazywał wszystkie nowe feature'y. Jakoś nie widzi mi się, żeby czytanie Dev Diary było oglądane na YouTubie, a robienie tego w atrakcyjniejszej formie, gdybym wszystko pokazywał w grze, cholernie dużo czasu by zajęło. No i materiał byłby bardzo długi. Moskwę pozwolę sobie odciąć, żeby nikt mi jej nie podbijał. Moskwa w okrążeniu totalnym. Całkiem nieźle to wygląda. Widzę, że coś gospodarkę tutaj mocno zaniedbałem, więc muszę teraz zacząć budować manufakturki w bardzo dużej ilości prowincji. Swoją drogą na Enebie trwa właśnie wyprzedaż gier ekonomiczno-farmerskich. Polecam wpaść i poszukać czegoś dla siebie, zwłaszcza przez linki, które mam w opisie, bo wtedy mnie jeszcze dodatkowo wesprzecie. Czesi przybyli, Czesi krzyczą moje bunty, jak miło z ich strony. Dość wkurzające jest to, że tutaj Moskale dość sporo nawracali jednak tego swojego terytorium na prawosławie i muszę czekać jeszcze kilkanaście lat, aż będę mógł nawracać te prowincje dla mnie. Cała Kijowczyzna leci do kompanii handlowej. 75 prowincji nawróciłem, masakrycznie dużo. Chociaż jak na ten okres to nie aż tak dużo, ale zawsze wpadam kolejny bonus do wiary i do generowanych wpływów papieskich, co jest wyjebiście zajebiste. Więcej nawracania i w sumie, żeby jeszcze skutecznie nawracać, potrzebuję tej świątyni. I ta też by się jeszcze przydała, nie? I to tolerancja mojej wiary. Wiecie, jakie to jest mocne? Każda nawrócona prowincja przez nas może przyjąć aż tyle unrestów. Zobaczcie, local unrest minus 11. Wow! Czas zacząć niedługo budować ulepszenia do Trade Company i zobaczcie, tutaj zaszła pewna zmiana. Mamy taki ten budynek za 1000, który możemy budować jeden na cały obszar handlowy, który daje nam 2000 manpowera, ale nie wiem, czy to jest opłacalne, czy jednak cały czas nie lepiej wyjdziemy na tym trade steeringu pod hajs. Więc możliwe, że w tej kampanii sobie tak czy siak to przetestujemy, ale na razie lecimy pod local production efficiency i local goods production. To są najmocniejsze modyfikatory ekonomiczne, jakie możemy dać do prowincji. I w zasadzie możemy zakończyć schizmę, która zadzieje się chyba teraz dla każdego prawosławnego kraju na świecie, a nam znowu to zwiększy siłę misjonarzy i tolerancję naszej wiary, czyli będziemy mieli jeszcze stabilniejszy zakon. Zróbmy to. I tak, Mołdawia przeszła na katolicyzm. Moskwa przeszła na katolicyzm. Ja tego nie chcę. Halo, dobra, Alt F4. Więc schizmę sobie skończymy po podbiciu Moskwy. A, i jest jeszcze jeden taki exploit, którego możecie nie znać. No, odpalcie sobie War Taxy i zobaczcie, co się stało w momencie, kiedy wypowiedziałem wojnę. Na tooltipie jest napisane, że tracimy 2 punkty militarne w momencie, kiedy mamy odpalone Rise War Taxes. Realnie je dostajemy. Och, taki mały exploit. Policzcie to sobie. Ponoć ma być już naprawiony w kolejnym patchu, więc cieszcie się, póki jest. Printing Press prowadzam sobie w Sandomierzu. O, co nie to, nie w tej wsi warszawskiej. Fuj. Ciekawe, ilu widzów właśnie obraziłem. Nieważne. Ale wiecie, to takie dla beki, nie? Całe Imereti znika, tam potrzebuję jej do jakiejś misji. Atakujemy Osmana. Moim celem będzie zdobycie Krymu. On toczy teraz wojnę z Tunisem, więc nie z Tunisem, z Mamelukiem, więc powinniśmy mieć łatwy wjazd, chociaż armii to on ma więcej. Ups. W sumie wykorzystałem tą sytuację i w zasadzie już jestem pod Konstantynopolem, który bardzo szybko padł. No dobra, zajmijmy w ogóle całe tutaj przejście i wtedy możliwe, że będzie nam się bot przez Kaukas wbijał. Aż się prosi, żeby powiedzieć: We will take Jerusalem. No i w zasadzie Bałkany padły, lecimy teraz całym moim wojskiem na Kaukas, będziemy się wbijali w te niestety dość groźne fortece górskie. Ja rozumiem, że ja tutaj mam robić jakąś hordę, ale to już jest naprawdę niezły blitzkrieg, co tutaj odwaliłem, jak szybko Osman pada. I te fortece w 79 dni? Bunty, bunciki. Niestety trochę niefortunnie. No i widzicie, mogą sobie mieć większą flotę, ale to ja kontroluję oba brzegi i mogę przechodzić na drugą stronę. Wojsko osmańskie, lecimy, pierwsza bitewka będzie. Te forty padają jak nigdy, jak armie osmańskie chciałoby się rzec, a niestety te uciekają. Pod Trebizonem możliwe, że dojdzie do jakiejś większej bitwy, tak stakuje większość moich arm. Czemu nagle mu zniknął dowódca? Czemu on nie ma dowódcy? No, znaczy w sumie narzekać nie będę, bo to on walczy na -3. Ale rzeźnia się tutaj wydarzyła, proszę państwa. To ja jestem papieżem. Let's rumble. Krucjata na Osmana bez dwóch zdań. I wolę mieć stabilniejszy kraj, szczerze mówiąc. I te bonusy z krucjaty, kolejne morale do nas lecą. Nie wierzę, że to wygrałem, ale coś tu jest nie tak. Jakby bot nie miał generałów w niektórych armiach. No wiecie, tu kolejna armia, która nie miała... tu się chyba niefortunnie wbiłem. Ale nie, no wygrywam. 5, 2, 4, 3, 113 dyscyplinki. Miażdżymy do pewnego momentu. Dobra, trzeba się cofnąć z tej bitwy. Nie ma sensu jej toczyć mimo wszystko. Tym bardziej, że ja od Osmana praktycznie zdobyłem wszystko, co chciałem. Chociaż może jeszcze Mołdawię? Nie, bo Węgry tutaj mają prowincję. To następnym razem. Wpada nam 3000 dukatów. I mamy o wiele ładniejszą granicę dzięki temu. A za dukaty kupimy sobie instytucje. A za całą resztę hajsu polecą nam sądy wszędzie. Bo teraz naprawdę nie chcemy przekraczać kapa Governing Capacity. Im bardziej przekroczymy, tym większe minusy dostajemy do efektywności administracji. A to jest najgorsze, co możemy dostać. Niszczymy moskiewską armię i znowu zabieram im pół kraju. Za szybko! Jak szybko nawracam prowincje sunnickie, to jest bardzo przyjemne. Hagia Sofia tylko zwiększa i wyłącznie tolerancję. Na co mnie to? Powiem wam, że powinna być taka rzecz tutaj, w tych Trade Company, jak dodaj wszystkie prowincje w Trade Company, ale z naszą religią. To jest rzecz, którą bym chciał zobaczyć, żeby był taki wybór, nie? Jak się klika. No bo ja wiem, że też mógłbym sobie to przeklikiwać wszystko, no ale szanujmy się, no. No to hordy na stepach wyeliminowane i to nam daje dalsze roszczenia dalej w kierunku Uzbeku i Centralnej Azji. To lecimy, nie? A do zrobienia wielkiej kawalerii potrzebujemy już tylko kawalerii. Noż co za niespodzianka. No więc już się rekrutuje. I cyk, mam wielką kawalerię. I to nam daje do końca gry, wow, spore bonusy. W zasadzie na ten moment możemy mieć już tylko i wyłącznie kawalerię u nas. Dostaliśmy jeszcze dodatkowe bonusy do jej siły. W międzyczasie jeszcze ufortyfikowałem Kaukas, co daje mi ole taniego doradcy. Zobaczcie, jak to wygląda. Będę miał doradcę trójkowego, czwórkowego, piątkowego za 2,42. Oh my god. I co się stanie, jak upokorzę Imperium Osmańskie? Co to za kara? Co to za kara? Zobaczcie, dostajemy tolerancję u nas znowu. Dostajemy 100 punktów Power Projection. No jakbym tego nie miał wcześniej. Ale te pozostałe rzeczy. Zobaczcie, co będzie u Osmana. Bunt na buncie przez 10 lat. Na każdej chrześcijańskiej prowincji. A u niego pół kraju jest chrześcijańskie. I dodatkowo każda chrześcijańska, nie katolicka prowincja osmańska zmienia się na katolicką. Mój Boże, jakie to jest OP misja. Ja mu właśnie kraj rozwaliłem. No przy okazji staliśmy się ekspertami w budowaniu zamków. No to przed dalszymi naszymi podbojami, a w zasadzie moimi podbojami, które wy będziecie oglądali. Wszystko dodaję sobie do Trade Company, co mogę, żebym nie musiał potem znowu narzekać, że nie da... Muszę klikać pojedyncze prowincje. Ogólnie z tej to dodałem te najbogatsze prowincje, które dają sporo mi inkomu same w sobie. Mocno się zastanawiałem też nad dodaniem posiadaniem tych wszystkich prowincji, które dawałyby nam gigantyczne ilości manpowera, jak rówki, jak zboże i tak dalej, no ale na razie to olałem, tak czy siak mamy dużo takich na północy, nad Bałtykiem prowincji i lecimy na hordy. Będę walczył nawet z Persją i Czagatajami, gdziekolwiek są. O, Persja tu jest, kolejny idee, no mocno się tutaj zastanawiam nad na przykład jeszcze Divine Ideas, żeby mieć jeszcze mocniejszą armię, albo w sumie lecimy pod administracyjne, będę dużo podbijał. Ukradnijmy od Osmana mapy centralnej Azji, myślę, że to raczej mi się przyda, jak tutaj muszę tak chodzić i odkrywać to wszystko, ale że Ming tu dotarł? No i wchodzimy głębiej w hordy, głębiej, o. A ja myślałem, że to już do Mingu aż dojdę, ale chyba nie. Ale że mam dołączyć do Ligi Katolickiej? Ale osobiście wolę odmówić. Tym bardziej, że Liga Katolicka raczej ma tutaj znacznie większe szanse. Ekspansja katolickiej wiary. No myślę, że zdecydowanie chcemy to zrobić. Ale to jest słabe Cassius Belli, bo dostałem roszczenia tylko i wyłącznie do prowincji, do których przylega moje terytorium. Chyba. Albo i nie. Jakoś to słabe. Czas na wojnę z Transoxianą. Oczywiście o upokorzenie. Będziemy walczyli z Bengalem? No cóż, trudno. Na stepach nie mamy sobie równych. Ale to jest naprawdę taka duża przyjemność. Teraz zobaczyć te nasze wojska walczące i jakie my tu straty zadajemy. Czekajcie, aż to spowolnię, żeby to móc mieć okazję się przyjrzeć, bo zazwyczaj nie mam 2000 i stack wipe, co tu się dzieje? Jak ja rozbijam tę armię, nawet nie nadążam, mówię, zobaczyć co tam się dzieje za bardzo podczas tych bitew. 2 tiki i armii nie ma. Yeah, odkryliśmy, istnieje słoni, ale chyba damy radę, nie? Da radę nasza husaria, przepraszam, nie ten kraj, nasza stepowa kawaleria. No i na co im te słonie były? Na co im były te 100% profesjonalizmu? Mam wrażenie, że teraz się jakoś to wolniej wszystko nabija i że mniejsze są bonusy za to. Yeah. Lecimy dalej w stepy i daje nam to 45 000 manpowera, prawie 2000 golda, ta misja jest chora, oraz oczywiście kolejne roszczenia terytorialne jeszcze głębiej do podboju, super sprawa, a nam zostało zrobić więcej kawalerii. A, i jeszcze tak Moskwę kończę, totalnie, więc tak przy okazji kończymy schizmę. Step chce w naszej kawalerii! Proszę państwa! Dostaliśmy 7. misjonarza, mamy 18,5 siły nawracania, a wciąż nie mamy monumentu, który dałby nam 8. misjonarza oraz kolejnego misjonarza, plus 9, tak? 9 misjonarzy? To jest mega mocne. Ale Zakon Krzyżacki ma coś jeszcze, co dopiero teraz zauważyłem. Jeżeli nawrócę te 2 prowincje na jedyną słuszną naszą wiarę, i w sumie mogę to zrobić, bo nie zauważyłem, że były po prostu przypięte do Trade Company, więc teraz je nawrócę na jedyną naszą słuszną wiarę i da mi to permanentną kontrreformację do końca gry. Mamy jeszcze zmniejszone utrzymanie kawalerii, przyspieszone obleganie i w zasadzie nie potrzebuje idei religijnych. W zasadzie cały ten kraj nie potrzebuje idei religijnych. Z tymi ideami po prostu jesteśmy jeszcze mocniejsi w nawracaniu. Oj, chyba wojna religijna wybuchła. Ale że Duńczycy wypowiedzieli tą wojnę? Nie wierzę. Czyli w zasadzie tworząc taką świętą hordę Zakonu Krzyżackiego mamy prawie to samo co hordy. No, tylko możemy atakować inne religie wokoło nas. Nawracać bardzo szybko prowincję. Mamy jedną z najlepszych Cassius Belli w ogóle w tej grze, tylko prowincji chyba palić nie mogę. Albo mogę? Mogę palić prowincję. Oh my god, jakie to złe. Ale w międzyczasie nawróciłem ostatnie 2 prowincje heretyckie u mnie i dostajemy do końca gry counter-reformację. To po prostu dodatkowych misjonarzy do końca gry. To jest... Ja nawet nie mam słów na to, jak mocny to jest kraj do zrobienia one culture, one fate'a. Czyli, że wiecie, jedna wiara, jedna kultura. Teraz na kolejną wojnę z Osmanem, bo ten mi szedł do koalicji, więc żeby się nie zawiązała jakaś większa, to toczę z tym wojnę. Będziemy wyzwalali katolickie prowincje. Zobaczmy, jak nam teraz się wojska spiszą w atakach na... Z kim ja walczę? Nie z Zakonem Krzyżackim, tylko walczę z Osmanem. Człowiek już jest po prostu tak zbulony, ale to jest masakr. Jak ja ich miałem? 3,8 do 7,0 morali. Podobna dyscyplinka, ale masakra, masakra. Jak ich bijemy? Nie wiem, skąd ja mam taką gigantyczną przewagę militarną nad nimi. Naprawdę mnie to zastanawia, ale muszę przyznać, że to nie wygląda jakoś epicko, ta nasza kawaleria. Polska jest lepsza. Dorwać uciekającego Osmana, dorwać go. Trochę... Jak? Co tu się stało? No i bierzemy taki ładny kawałek ziemi plus jedną prowincję, żeby wypuścić Bizancjum. Sporo pieniążków też, żeby zadłużyć Osmana. 71 tysięcy versus 222. Wow! Mogę wypuścić Moskwę? A, bunty jakieś. Ale nie będę wypuszczał Moskwy. Lecimy po Bizancjum. I mam kolejną reformę, bardzo długo oczekiwaną. I tutaj możemy sobie zrobić tą reformę. Open Public Election, gdzie będziemy mogli wybierać pomiędzy teokratami a militarystami. Jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli wybieramy militarystów, to znowu dostajemy modyfikator do podboju prowincji, jeżeli się nic w tej mierze nie zmieniło. Pozostałe reformy wyglądają również dość ciekawie. Tutaj absolutyzm plus 15, więc to byłoby mega mocne, zwłaszcza teraz, kiedy już mamy status imperium. W innych wypadkach, no to unrest, żeby mieć stabilniejszy kraj, years of separatism, bardzo mocny modyfikator, a jeszcze jakbyśmy mieli do tego humanistyczno-ofensywne wzięte, to powiem szczerze, nie wiem, czy tego bym nie brał, bo byłoby to bardzo mocno, żeby zbijać jak najszybciej separatyzm w naszych prowincjach. Mamy też możliwość rekrutowania dowódców wojskowych, ale raczej to mnie nie interesuje. Pan morza! O, jakbyśmy poszli w marynarkę, też wydaje się dość mocne. Dużo fajnych, naprawdę fajnych wyborów jest na tym dziejącym tierze, ale ja pójdę w elekcję. I tak, dobrze pamiętałem. World Core Course versus Other Religion minus 15%. To jest bardzo mocne. Po drugiej stronie mamy siłę misjonarzy, tolerancja wiary i devotion. A to oznacza, moi mili, że przez tutaj kolejną reformę 8. poziomu musimy zmienić na cokolwiek innego, bo przestaje być dla nas jakkolwiek użyteczna. Na przykład na morale armii i jeszcze dodatkowy shock damage. W sumie to mamy teraz możliwość trochę pobawienia się tą naszą świętą hordą, że tak to jeszcze nazwę sobie. Więc ruszajmy dalej ku stepom, żeby wszystko podbijać. Chociaż ja chyba ideę powinienem skończyć wcześniej, prawda? W międzyczasie zobaczcie, jak już rozbudowałem moje trade company. Praktycznie całe już mamy. A potem ta gorsza zabawa, obniżanie autonomii w całym regionie handlowym i zwiększanie manpowera. Tylko jak to działa? Bo teraz tak pomyślałem, jeżeli to mi daje 2000 manpowera na cały region handlowy, to jest beznadziejne. Ale jeżeli daje w każdej prowincji flat manpowera 2000 w trade regionie, to już jest bardzo dobre, więc trzeba to będzie sprawdzić. No mamy ten nasz West Dniepr, mamy tutaj tak po 38 developmentu, 116, znaczy manpowera, przepraszam bardzo. Widzicie, to są minimalne ilości, bo są zmniejszone przez autonomię 90%. No i w innych prowincjach z statekiem również takie bardzo, bardzo malutkie. No ale zbudujmy to rozwinięcie do manpowera 2000. No i już widzę, że to jest 85% autonomii wchodzi mi wszędzie, niezależnie od tego, czy to jest region, więc w całym Trade Company mi to weszło, ale manpower i... nigdzie? What the fuck? Nie, no jest, no manpower 2000, chyba że tutaj mi to dodaje po prostu 2000. No tak, to taki bym powiedział mech. Dobra, to trzeba to teraz naprawić, mianowicie robimy tak, tracimy wszystkie ulepszenia i ponownie odpinamy 1000 golda, ale przetestowane. Nie podoba mi się to, że to jest takie 2000. Powinno nam teraz to wszystko zniknąć tutaj. Zgadza się. O 2000 na każdy trade region, no to tak, no niedużo tego. Chyba, nie wiem. Dajcie mi znać, co na ten temat myślicie. Chciałbym zjeść cały Uzbek, ale niestety resztę prowincji zajął sobie Oirat, więc będziemy go atakowali najwyżej. I to jest takie dziwne uczucie palić prowincję. To jest jako zakon krzyżacki. Kiedyś trzeba byłoby się tak postarać, żeby zrobić z zakonu krzyżackiego hordę. A dzisiaj to jest taka fajna zabawa, muszę przyznać. I widzę, że bardzo, ale to bardzo zmienił się State House. Jest o wiele bardziej obecnie opłacany. Zobaczcie, state-wise governing cost minus 20%, mega mocne. Zmniejsza też lokalne, czyli chyba w prowincji, albo nie wiem, też może dla całego obszaru, minus 10 flat governing costa. To powoduje, że mam pewien pomysł na pewną kampanię toll, na może jakimś kolejnym krajem. Niedługo to może zobaczycie. To wbijamy się w Transoxiana i w sumie to nam otworzy może już drogę do Indii. Taką mam przynajmniej nadzieję. Jak i jeszcze bardziej tu stanowi moje granice z Jarkanem, który chce zaatakować. On jest poddanym Szun. Czyżby Szun był cesarzem? Nie. I bardzo brakuje mi tutaj możliwości budowania takiego budynku, co jest na modach, co się nazywa drogą, co przyspiesza poruszanie jednostek. Na stepach to jest must have budynek na modyfikacjach, ale tutaj go nie ma. No i tak jakoś bez większego problemu nawet rozbijam wojska, tak -2, no stack wipe'y wchodzą bardzo pięknie. Przeciwników za bardzo tutaj nie widzę, przez co mój war goal nie może zostać spełniony i cierpię. O, chociaż tutaj widzę, że ładnie nam się przeciwnicy ustawili. Nie mogli w lepszej prowincji. Ciekawe, czy dostajemy bonusy? Niestety nie. Szkoda, że nie dostajemy bonusów do płaskiej szarży. Uj, teraz przydałoby się przejrzeć, jakie my tu straty przeciwnikom zadajemy, ale znowu nie miałem okazji. O, katolicy wygrali, szkoda w sumie. Chociaż może i dobrze. Dobra, takie 130% powinno być wystarczające overextensji, żeby po spaleniu mieć mniej więcej 100% lub ołu. Boże, tu nie będę miał co palić i wziąłem za dużo znowu. No i okej, no równe 100% może być. I czy wy też macie na swoich kampaniach taki problem, że nie macie na co wydawać punktów militarnych? Nie macie takich problemów? No patrzcie, ja mam. Jak widzicie, też szykuję już nasze stany, żeby mieć kontrolę absolutną w moim kraju. Im więcej kraulansów, tym lepiej. Dodatkowo ten Reform Progress Grow plus 40% bardzo się przydaje jednak. Zwłaszcza jeżeli mamy większość naszego kraju jednak już w Trade Company, gdzie ta autonomia wnosi 90% i to mocno nam obniża ten progres. Dlatego też wziąłem się już za budowę monumentów. No pierwszy to buduje Trakai Castle, a drugi zaraz puszczę Winter Palace, bo oba mają również przyspieszanie reform. Ukrywam, że tutaj teraz zobaczę, że dostajemy kolejnego misjonarza, czyli już nam się liczba misjonarzy podniosła do 10. Chyba że wprowadzamy sobie darmowe polityki, co też jest bardzo mocne. Na 11 poziomie mamy Gathering 250 punktów, promocja kultury i koszty utrzymania kultury tego doradcy są zmniejszone, manpower z akceptowalnej kultury, bardzo mocne to jest wszystko, albo jeszcze bardziej lecimy pod taksy. Muszę kiedyś spróbować tą tax metę zrobić. A ostatnia reforma też jest całkiem niezła, no War Score Cost versus Other Religion, przepotężny modyfikator, który byśmy mogli mieć. No, raczej z tego nie lubię korzystać, The Global Crusade, nie widzę sensu nawracania. Mamy też administracyjną efektywność, gdybyśmy potrzebowali, ale jednak to mi się wydaje dużo lepsze. Znowu koszty doradców albo produkcja i koszty developmentu, chociaż te 2,5% to jest dość mało. A jeszcze jednej rzeczy jestem ciekaw w sumie, bo teraz mamy, wiecie, te elekcje i co jeżeli na przykład mi się trafi taki fajny władca, tutaj mamy te modyfikatory przepotężne. Jeżeli teraz zmienię sobie tą reformę, przykładowo na tą, co skraca mi separatyzm, to władca mi zostaje. Ech, te wojny z Osmanem, no praktycznie bez większego problemu mam 2 razy mniejsze siły, a Osman sobie podbija tutaj Fars, przegrywa ze mną bitwę za bitwą i ja się cieszę bardzo, no bo seryjnie, ja mam około 120-140 tysięcy wojska, chociaż nie wiem ile, zaraz zobaczymy. Osman 214, a nie, ja 160 mam, no to dobra, mam trochę go dużo, ale tak czy siak Osman ma przewagę wraz z sojusznikami mimo wszystko, ale to może rzeczywiście zależeć od poziomu trudności i bot realnie mnie po prostu nie intuje. Musiałbym tą kampanię sobie rozegrać na Very Hard i zobaczyć, co wtedy by się wydarzyło. Jedna bitwa wygrana i druga, mam nadzieję, że też wygrana. Halo, halo, halo. Piękne zwycięstwo, piękne zwycięstwo. No i biorę piękny kolejny kawałek Osmana, ale tym razem połowę tego, co zdobyłem, przekażę Bizancjum. Pamiętajcie, że prowincje, które chcecie przekazywać wasalom, najlepiej ich nie palić, bo to bardzo pogorszy wasze relacje. No chyba że mają inną kulturę główną niż wasz wasal. W tym wypadku tak nie jest. What the fuck? A skąd ich armia się tutaj wzięła w ogóle? What the fuck? Ale powiem wam szczerze, że tym krajem spokojnie można zrobić World Conquesta, One Fate, One Culture, ile razy chcecie. To jest naprawdę, to jest mega przyjemność. I Global Trade u nas się odpalił, super. No nie mógł być nigdzie indziej. Ale Polską chyba zrobiłem bogatszy Bałtyk, tak mi się wydaje. 112, 65, Genua 36, no bez szans. Zjadamy Korostan, Persja znika. I chciałbym powiedzieć, że Farsz znika, no ale jeszcze muszę chwilę poczekać. Ej, ja zapomniałem, że z Bizancjum to się zrobił Monastic Order. I też będzie miał całkiem niezłe nawracanie i podbijanie. No i Fars też zniknął. Powiem szczerze, mega przyjemnie się podbija. Znacznie lepiej niż Navajo, który teraz nagrywam dla wspierających. Tam po prostu nie idzie mi aż tak dobrze, no ale co ja z tym poradzę? No co z tym poradzę? A jeżeli, drogi widzu, lubisz materiały, które dla ciebie szykuję, zachęcam do wsparcia mojego kanału. Obecnie moja praca to właśnie szykowanie materiałów dla ciebie. Wspierający mają też bonusowe serie, nie tylko z Europa Universalis 4. Wsparcie jest naprawdę przydatne, bo niestety rachunki trzeba płacić. Więc dziękuję, a teraz zapraszam cię do obejrzenia materiału z Rygi, zwłaszcza jeżeli masz już dość tych wszystkich krajów, którymi musisz blobować na lewo i prawo, a masz ochotę pograć jednoprowincjonalnym państwem pod wasali.